ale trzeba. Spróbujemy, podciągniemy, mamy rok. A przed rok może spróbujemy, zobaczymy. Mam nadzieję, że widzimy się na linii startu za rok, ale słuchajcie, dla tych wszystkich, którzy kończą bieg, wielkie brawa raz jeszcze dla was! Jesteście świetni, jesteście mistrzami, ale wiecie co? Byli też przed wami i teraz muszę powiedzieć o prawdziwej elicie, bo jeżeli chodzi o panie, to Dominika Nowakowska dobiegła jako pierwsza, za nią Ewa Chreścionko, następna była Izabela Trzaskalska, a potem Izabela Barszczyńska, Marta Krawczyńska, Angelika Mach i to są właśnie panie, które jako pierwsze dobiegły na linię mety. A jeżeli chodzi o panów? Jeśli chodzi o panów, złoty medal mistrzostw Polski zdobył Artur Kozłowski, wielokrotny medalista na różnych dystansach, także nie jest to niespodzianka. Na drugim miejscu Emil Dobrowolski, bardzo utytułowany biegacz, aktualny medalista mistrzostw Polski w maratonie, także Emil jest naprawdę uniwersalnym biegaczem, skoro potrafi walczyć o czołowe lokaty na krótkich i na długich dystansach. Trzecie miejsce przypadło Arturowi Kernowi, który rzutem na taśmę, dosłownie rzutem na taśmę, zwyciężył brązowy medal, zwyciężając nad czwartym Mariuszem Giżyńskim, specjalistą od biegów na dystansie półmaratońskim i maratońskim. Na piątym miejscu dobiegł Marek Kowalski, szóste miejsce przypadło byłemu mistrzowi Polski Błażejowi Brzezińskiemu, siódme miejsce Adam Nowicki. I to tyle, jeśli chodzi o oficjalne wyniki, także potwierdzamy, Artur Kozłowski, mistrz Polski, srebro przypadło Emilowi Dobrowolskiemu, brązowy medal przypadł aktualnemu rekordziście Polski na 5000 metrów, Arturowi Kernowi. Wielkie brawa dla naszych mistrzów. Dziękujemy, że byliście z nami w Warszawie. A teraz słuchajcie, do grona mistrzów, o których mówił Mateusz, właśnie wy dołączacie. Jesteście z nami na mecie, uśmiechy, fajnie, że jesteście. Obiecaliście, że wrócicie, no i słowa dotrzymaliście. Z uśmiechem na ustach wbiegacie na metę. Fotoreporterzy i obiektywy na was patrzą, uśmiechnijcie się szeroko. Siema chłopaki, dajcie z siebie wszystko! Niesamowity. Yes, you can. Wow, yes, you can! O to chodzi! Szacunek wielki dla was! Ja widzę ogonek, że jeszcze zawodnicy do nas dobiegają. Słuchajcie, mieścicie się w limicie czasowym nawet, wow, z dużym zapasem. To jest prawdziwy, mam nadzieję, wasz rekord. Rekord Ursynowa. A dla nas dzisiaj jesteście rekordzistami świata. 5 kilometrów za wami. Słuchajcie, słuchajcie. Patryku, pozwól, że zapytam się przechodnia, który ukończył nasz bieg. Przechodzień, który ukończył nasz bieg. Jak masz na imię? Paweł Witkowski. Pawle, powiedz mi, jak wrażenia? Jak podobała ci się trasa? Jak atmosfera? Jak oceniasz dzisiejszy start? To jest piękny bieg. To jest w ogóle super pogoda, super rozpoczęcie dnia. Jestem super szczęśliwy, bo mamy 20 minut. To jest super. No to rewelacja. Gratulujemy, Pawle, i zachęcamy cię do tego, abyś rozsiewał dalej wirusa biegania wśród swoich znajomych. I do zobaczenia na 10 biegu Ursynowa, który będzie już za rok. Dziękuję bardzo. No właśnie, to co Mateusz powiedział, my już mamy jasną deklarację, że 10 to się na pewno odbędzie. Myślą już o 11 i 12. Także za rok też się widzimy, ale dzisiaj fajnie, że jesteście na mecie. To wy jesteście rekordzistami, ale nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie Urząd Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy. Brawo! Gdyby nie Ruch SA, sponsor tytularny. Gdyby nie partnerzy Lotto, Polmot, Fundacja Maraton Warszawski. Wielkie brawa dla nich. A za rok biegniecie z samym burmistrzem. Obiecał nam to. Również z prezesem Ruch SA. Co wy na to? Dzisiaj wam zazdroszczą, bo to wy dzisiaj dobiegacie na metę. 5 kilometrów za wami, dziewczyny. Witamy. Wzięliście również udział w otwartych mistrzostwach Polski mężczyzn w biegu ulicznym na dystansie 5 km. Wielki szacunek, brawa i podziękowanie dla Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Bez nich też nie byłoby tej imprezy.
ale głównymi bohaterami jesteście wy! 2400 zawodników! Zapisanych. Pan mieście odebrało pakiety. A na metę dobiega pan Janusz Bukowski. Jeden z czołowych przedstawicieli polskiego biegania, który pokazuje, że w bieganiu wszystko jest możliwe i zachęca do tych innych, aby w ten sposób właśnie myśleć. I to jest dobra okazja o tym, aby powiedzieć o motywie przewodu dzisiejszego biegu, czyli jest sukien. Każdy inaczej definiuje swoje możliwości, każdy inaczej definiuje sukces, niezależnie od tego, czy ktoś ma ambicje, aby zostać mistrzem Polski, czy aby skupić, aby czuć się lepiej. Każdy powód, dosłownie każdy powód jest dobry do tego, aby zacząć. Niezależnie od tego, jaki czas mamy na mecie, wszyscy jesteśmy zwycięzcami, bo pokonujemy własne słabości, pokonujemy własne strachy, lęki, jesteśmy ponad tym wszystkim. I to jest w bieganiu najpiękniejsze, to jest to sedno biegania, o którym mówią wszyscy ci, którzy osiągają bieganie mistrzostwo. Także dzięki, że jesteście z nami. Dziękujemy wszystkim, którzy wierzą w bieganie i popularyzują ten ruch zdrowego trybu życia i zdrowego ducha jednocześnie w całej Polsce. Brawa dla pań, brawa dla pań, ręce w górę. Pięknym geście! To jest dobry moment na to, aby unieść ręce w geście zwycięstwa. A słuchajcie, wszyscy ci, którzy jeszcze kibicujecie, wyciągnijcie ręce, ale nie do góry, na bok. Przybijcie im piątkę, bo to będzie piątka przybita ze zwycięzcą. A wy, drodzy biegacze, dajcie nam trochę tej satysfakcji, że mogliśmy uczestniczyć w waszym sukcesie. Fajnie, że jesteście na mecie. Przybijcie piątkę! Przybijcie piątkę! Jesteście zmęczeni, ale piąteczka za wami! A to jest meta. Powitajcie się z nią. Robert Karezla, Krystyna Żagnowska, piękne rodzinne bieganie, gratulacje. O to właśnie chodzi. Co? Starsi przekazują młodym pałeczkę. Dają dobry wzór i o to chodzi. Podobno dobry lider to taki, który... Szybki sprint na koniec, dawaj, yes you can, meta! Końcóweczka, drodzy państwo, nie śpimy, biegniemy, dobiegamy, zwyciężamy. Z numerem 1, 6, 2, 9, brawo, 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 brawo. Kochani, czekamy na was, dajcie z siebie wszystko, wszystkie siły, które wam zostały. Fajnie, że jesteście z powrotem, to widzicie. A jak nie chcecie dawać siebie wszystkiego, to zachęcamy do tego, żeby biegać z uśmiechem na metę, bo w końcu mamy to życie, żeby się cieszyć, a nie żeby smucić. Bieganie jest dobrą okazją, aby o tym przypomnieć. I uwaga, uwaga, kolejni sprinterzy! Strzela balonami! Czy który balon będzie pierwszy? Biały, różowy czy zielony? On jest pierwszy! Jest na mecie! Słuchajcie, niesamowita zabawa. Witamy was wszystkich. Ja się bardzo cieszę, że dotrzymaliście słowa. Powiedzieliście, że wrócicie i po kilkunastu, kilkudziesięciu minutach jesteście z nami. Wielkie brawa dla was! Yes, you can! No chyba tak. Tak. Ale z jakiś sprint na koniec? Damian, wygrałeś! Damian, gratulacje, wygrałeś z ojcem! Super! Chodźcie do nas! Chodźcie do nas! Ostatnie 10 metrów przed wami! Wielkie brawo!